Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Józef Sebastian Pelczar. Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska. Odcinek pierwszy. Czyta Iwonna Teresa. Kochani, na rozpoczęcie Wielkiego Postu w tym roku czytałam o rozpoznawaniu natchnień Ducha Świętego według biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Teraz, korzystając z tego samego źródła, będę starała się przybliżyć Wam jego naukę w kolejnych audiobookach. Oby dobry Bóg sprawił, żeby ta nauka świętego biskupa zachwyciła Was tak, jak mnie zachwyciła. Nie zwracajcie więc, proszę, zbytniej uwagi na moją nieudolność w przekazywaniu tak wybitnych treści, a raczej zdobądźcie się na wyrozumiałość względem mnie i całą uwagę swoją skupcie na przekazywanej treści. Zwróćcie uwagę, jak to, o czym pisze święty biskup, jest aktualne na dzisiejsze czasy. A więc zaczynamy. Z przedmowy do pierwszego wydania nie można zaprzeczyć, że niwa piśmiennictwa religijnego leży u nas w znacznej części odłogiem. Mało na niej siewców i mało żniwiarzy, mało piszących i niewielu czytających. Mianowicie pole ascetyczne, pole życia duchownego jest bardzo zaniedbane. Jakkolwiek bowiem mieliśmy dawniej znakomitych mistrzów duchownych, atoli ich dzieła porosły pleśnią czasu i albo są teraz nieznane, albo nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom. Czasy zaś nasze wydały zaledwie kilka tłumaczeń. Cóż więc dziwnego, że Jezus Chrystus jest teraz dla wielu jakby owym Bogiem nieznajomym Ateńczyków, a życie duchowne, życie prawdziwe, chrześcijańskie, jakby tajemnicą apokaliptyczną zapieczętowaną siedmią pieczęci, że naturalizm w życiu chrześcijan coraz więcej się rozpościera, a w ślad za nim idzie obojętność religijna. A jednak, jeżeli zawsze życie chrześcijańskie winno być nadprzyrodzonym, czyli życiem według Chrystusa Pana i w Chrystusie, to szczególnie nasze czasy wymagają głębszej znajomości Jezusa Chrystusa i doskonalszego przejęcia się Jego duchem. Aby bowiem zwyciężyć oraz pozyskać wrogów Boga i Kościoła, potrzeba przeciwstawić niedowiarstwu i obojętności ducha wiary, rozproszeniu ducha modlitwy, rozpasaniu ducha zaparcia się, samolubstwu ducha ofiary. Lecz skądże nabyć tego ducha, jeżeli nie z życia duchownego, którego wzorem i twórcą jest Jezus Chrystus? A więc potrzeba poznać to życie, aby je ziścić w sobie i w drugich. Te potrzeby naszych czasów, którym mianowicie kapłani według swoich sił winni zaradzać, przeważyły nad uczuciem własnej nieudolności i skłoniły mnie do napisania dzieła systematycznego oraz popularnego, które podaję polskiej pobożności pod tytułem Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska. Treść tego dzieła wyczerpnąłem z Pisma Świętego, z ojców Kościoła i najcelniejszych pisarzy duchownych, jakimi są święty Franciszek Salezy, święty Alfons Liguori, święty Ignacy Loyola, święty Jan od Krzyża,
Święta Teresa od Jezusa, Tauler, Tomasz a Kempis i wielu, wielu innych. Sądzę zatem, że nauce w niem zawartej można zaufać. Naukę samą przeplatam przykładami z żywotów świętych, obrazami i podobieństwami, aby ją uzmysłowić, ożywić i przystępną dla świeckich uczynić. Idąc ubitymi torami tradycji astetycznych, uwzględniam również dzisiejsze potrzeby, trzymając się co do treści starych mistrzów. Formę daję nową. Przedstawiam bowiem życie duchowne w obrazie budowania domu, według słów apostoła. Budowaniem Bożym jesteście. 1 do Koryntian, rozdział 3, werset 9. Jestem daleki od uroszczenia, aby je uważać za doskonałe i odpowiadające wszelkim wymaganiom. Mogę jednak mieć tę nadzieję, że nie będzie ono bez pożytku, tak dla spowiedników i kaznodziejów, jak i dla dusz pragnących poznać drogi Boże i lepiej służyć Bogu. Przemyśl, dnia 31 maja 1873 roku. Słowo do czytelnika. Pobożni żeglarze, nim odbiją od brzegu, klękają na pokładzie, a wznosząc oczy w niebo, wzruszoną piersią śpiewają pieśń. Witaj, gwiazdo morza! Podobnie i ty, miły czytelniku, nim się puścisz na zbadanie rozległego morza doskonałości chrześcijańskiej, uklęknij u stóp gwiazdy zarannej i gorącym sercem proś o jej opiekę, a przez nią o pomoc Ducha Świętego, bo nie z martwego słowa, ale z łaski Bożej płynie światło wewnętrzne. Gdy Duch Święty będzie twoim mistrzem, a Boga Rodzica twoją przewodniczką, wkrótce poznasz drogę doskonałości i łacno nią pójdziesz. Wszystko na większą chwałę Bożą i na pożytek dusz. Módlmy się więc. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Część pierwsza, rozdział pierwszy, o doskonałości chrześcijańskiej. Co jest celem życia? Fragmenty. Na cóż ostatecznie żyje człowiek? Czy może na to, by sobie, o ile można, uprzyjemnił krótki pobyt na ziemi i jak najwięcej użył tu pociech? Ale na tej ziemi wszelka pociecha pomieszana jest z goryczą. Wszelka róża ma tutaj ciernie. Zresztą pociechy te znikome i przemijające, podobne iście do kwiatka, co rano kwitnie, a w południe więdnieje. Nie zaspokoją pragnienia duszy, tak, że choćby ich całe morze wypiła, zawsze pragnąć będzie, a w chwili śmierci zawoła z boleścią. Marność nad marnościami i wszystko marność. Więc może na to tylko żyje człowiek, aby się oddał pracy lub nauce, by się poświęcił dla rodziny, narodu, ludzkości? I to nie. Wszelka bowiem praca, która w wieczności nie ma na celu, znuży wreszcie człowieka, a nie da mu szczęścia prawdziwego. Wszelka nauka, co wiarę pomija, nie rozwiąże mu ostatecznej zagadki życia, często nawet odurzy go dumą
i miasto oświecić, w grubszą ciemność pogrąży. Wszelka wreszcie miłość, która od Boga nie wychodzi i do Boga nie zdąża, nie jest wieczną, a więc nie zapełni duszy nieśmiertelnej, której Bóg wlał pragnienia prawie nieskończone. Rzadko jest wierną i czystą, zawsze zmienną i kruchą. Taka miłość nie wynosi człowieka ponad człowieka, tak, iż on wszędzie znajduje siebie, a zatem swoją nicość i nędzę, swoje walki, niepokoje i tęsknoty. Jakiż wtedy jest cel istnienia naszego na ziemi? Uwielbienie Boga i zbawienie duszy. Oto odpowiedź rozumu i wiary. Tak jest. Bóg sam jest naszym początkiem, bo On nas wyrwał z nicości i powołał do bytu. On dał nam to ciało tak przedziwnie i misternie urządzone. On dał nam tę duszę tak wielką i piękną, duszę na obraz swój stworzoną, duszę obdarzoną tylu władzami i zdolnościami, duszę uzdolnioną do poznawania i miłowania swego Stwórcy. A tę duszę połączył z ciałem, czyli dał nam życie. I nie tylko raz dał, ale to życie utrzymuje ciągle. Inaczej wrócilibyśmy do nicości, z którejśmy wyszli. I nie tylko dał nam życie przyrodzone, ale wynosi duszę do stanu nadprzyrodzonego i łączy ją z sobą przez łaskę. Wszystko zatem mamy od Boga i całkowicie należymy do Boga. Więcej niż niewolnik do Pana, który go kupił. Więcej niż owoc do drzewa, które go zrodziło. Więcej niż obraz do malarza, który go utworzył. I dlaczegoż dał nam Bóg życie, a z życiem wszystko? Dla chwały swojej. Bóg bowiem nie może mieć innego celu w działaniu swoim. Inaczej przestałby być Bogiem. Uwielbić zatem Boga, czyli służyć Bogu, oto cel istnienia naszego, cel najwyższy, cel konieczny, cel wiodący nas do szczęścia, bo tylko tym sposobem możemy zbawić duszę, to jest połączyć się z Bogiem, który jak jest naszym początkiem, tak jest naszym końcem, naszym najwyższym i jedynym szczęściem. Służyć Bogu, oto zadanie życia naszego. Zadanie najważniejsze, wobec którego wszystko jest niczym. Tak, że gdybyśmy zakosztowali wszystkich rozkoszy świata, gdybyśmy zgromadzili wszystkie skarby ziemi, gdybyśmy posiedli korony wszystkich królów, sławę wszystkich bohaterów, mądrość wszystkich mędrców, gdybyśmy uszczęśliwili i rodzinę, i naród, i ludzkość całą, jeżeli nie służymy Bogu, niczym nie jesteśmy i nie żyjemy wcale, bo życie nasze nie jest życiem, ale złudzeniem i snem, po którym nastąpi straszne przebudzenie. Niestety, takim jest życie wielu. Módlmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.